Zaczynają pojawiać się kolejne przecieki, oficjalne wycieki danych z SCS-a na temat dodatku, który jest w trakcie budowy. Dodatku West Balkans, zachodnie Bałkany, który obejmie swoim obszarem cały kocioł bałkański praktycznie, z wyjątkiem Grecji. Grecja nie będzie objęta tymże całym dodatkiem, ale liczymy na to, że Grecja i Turcja pojawią się, może Cypr, jakieś może jeszcze dalsze wyspy w tamtej okolicy pojawią się w jakichś następnych dodatkach. Ale co tu długo patrzeć, oglądać, mamy pierwsze przecieki, zarówno jeśli chodzi o wycieki nagrań, tak jak tu w tej chwili oglądamy z samego Eurotracka, jakieś wstępne rzeczy. Ogólnie cały wyciek jest zatytułowany Religia i Kościoły, w związku z czym skupiamy się tutaj przede wszystkim na tym, na tych budynkach unikalnych kościołów. Poza samym filmikiem zostały wypuszczone jeszcze zdjęcia, które za chwilę też pokażę, które już skupiają się bezpośrednio na samych modelach budynków przede wszystkim. I są to nieraz zdjęcia budynków przygotowanych w inny sposób. Są to zdjęcia z jednej strony w bardzo podobnych zbliżeniach, co były widoczne na filmie przed chwilą, ale są to też zdjęcia budynku w trybie takim deweloperskim z edytora, gdzie on jest widoczny na samej trawie bezpośrednio. Jednocześnie zachęcają twórcy, żeby próbować zgadywać, gdzie są te miejsca. Tu jest o tyle jeszcze ciekawy screenshot, że widać, że jest bardzo wąski wjazd, więc mogą być bardzo fajne okolice do zwiedzania. Ja w ogóle lubię tam jeździć po Rumunii, po Bułgarii. Tam jest masa takich właśnie fajniejszych, węższych dróżek, gdzie można fajnie pozwiedzać. Dlatego też Promoc lubię, bo tam jest znacznie więcej tych bocznych dróg, a nie tylko autostrada. Autostrada, że o American Trucku nie wspomnę, gdzie tam autostrada to w ogóle jest przewymiarowany jakiś potworek. Tak jak tu widzimy w trybie deweloperskim, jakieś budynki kościelne są dostępne. No to są i meczety, i minarety, i synagogi kościołów katolickich, jako takich jest mniej, ale też występują. Jednocześnie należy pamiętać, że ciężko jest jednoznacznie i określić, czy to jest kościół prawosławny, czy to jest kościół katolicki, rzymskokatolicki. A są to jednak urocze budyneczki i tak jak mówię, to nie jest miejsce, w którym on rzeczywiście stoi, to jest miejsce przygotowane przez deweloperów, żeby pokazać model budynku, a nie żeby on był w tym miejscu, w którym jest. Także to jest polanka przygotowana specjalnie po to, żeby pokazywać modele budynków, ale tak, żeby nie wisiały w powietrzu. Więc tych budyneczków jest kilka, są bardzo interesujące. I warto się tym może zainteresować, tak jak jest na stronie, na Twitchu chyba to była reklamówka sugerująca, chodźcie i zgadujcie, gdzie to jest. Czekamy z niecierpliwością, co to się tam pojawi, jak to będzie wyglądać, co tam będzie dodane. Gra jest w fazie gwałtownego rozwoju, czeka gotowy do opublikowania też DLC z Rosji, ale jest to wstrzymane przynajmniej do czasu zakończenia działań wojennych na terenie Ukrainy. Także być może się doczekamy w przyszłym roku, może trochę później się doczekamy tego dodatku z zachodnią Rosją. Kto go tam wie, zobaczymy. Ten dodatek też jest przygotowany i już jest gotowy do opublikowania, tylko publikacja została zatrzymana ze względu na agresję Rosji na Ukrainę. Także na razie w zamian za to mają być te Bałkany. Przepraszam. I będą te Bałkany. Bardzo przyjemnie wygląda to wszystko i ja bardzo chętnie będę w tej okolicy jeździć i na pewno będą jakieś filmy z jeżdżenia w tej okolicy. A tymczasem czekamy na następne newsy.
co tam będzie wychodzić, jakie będą eventy dodatkowe i co będzie się działo. I czekamy na ten moment, kiedy skończy się możliwość ładowania w Europie DLC i skończy się możliwość ładowania w USA DLC i co będzie potem. Czy powstanie jakieś połączenie tego i możliwość grania płynnie w Europie i Ameryce jednocześnie. Zobaczymy. Do zobaczenia w następnym newsie.